Siemano wam wszystkim ludzie, jestem Sandawczo, witam was w kolejnym odcinku Straya, gdzie jesteśmy sobie kotkiem i mamy iść do kanałów. Niestety nie wiem, gdzie mam iść. Wiem jedynie, że mam się spotkać z Momo. Przejdźcie do kanałów. Chyba tego nie ma, obstawiam. No właśnie, nie ma, więc polecam teraz biegać po tym mieście i szukać Momo. Nie robiłem nic pod nagraniem, bo stwierdziłem, że no... Tu jest, są kanały. Dobra, no wiesz co? No i posłuchamy piosenek o Morazkę. Dobra, cyk? Mamy chyba dwie dla niego. Mam tą 5848. Dobra, dawaj. Dni, które na nas czekają. Brzmienie sobie rewelacyjnie. A teraz sprawdź to. Dawaj. Dni, które na nas czekają. Może mieć spoko, szczerze mówiąc. Dobra, a kolejną partiturę dajemy, jak wyciemy, wiecie? Bo nas to tu wyciemy. Nie będziemy tracić tylko czasu antenowego zbyt dużo, to powie co to jest. A, o nie, torba, to mi odwraca sterowanie. O panie. Nienawidzę tego. Naprawdę nienawidzę. Mam nadzieję, że to mi spadnie zaraz. No bo to, no... O, dobra, spadło. Naprawdę, zarzucone sterowaniem na padzie gra się tragicznie. Dobra, co to Momo? Momo czeka na ciebie na swojej łodzi. Możesz do niego dołączyć, ale czy już zrobiłeś tutaj wszystko, co zamierzałeś? Pytam, bo zamknę za tobą drzwi. Nie chcę, aby wlazły tutaj jakieś dziurki. Aha, czyli Momo się nie boi zamknąć. Kurde, brzmi to tak, jakbym miał nie wrócić tutaj. Ale dobra, wiecie co? Idziemy, kurde, co my się będziemy? Pamiętam, kupujemy lasę? Tak, pamiętam. Hit. On już tam zamknął. Za nami, normalna sprawa. Tykają się, wiadomo o co chodzi. Mogę dziwne, że się Momo nie był sam wyjść. Gdzieś to nie ma łódź. Ale tak nie wygląda, jakby tu były żółki. Nie ma tej mazi ich. I to jest ta łódka, co? Nie wygląda zbyt fajnie. Wygląda w ogóle, jakby tutaj ktoś mieszkał. Lebauton Mondek, tutaj jakiś francuski albo hiszpański. Kij wie. No akurat, to wygląda jakby to nie było wzorków, tak szczerze mówiąc. Więc dosyć śmiesznie. Dobra, wbijamy. Ja to Momo. Udało ci się. Wpierw Dok, a teraz defluxor. To łatwiej nam zadanie. Z Baltazar nadchodzimy. Kurde, fajnie, że postać się zmieniało. Że wiecie, Momo na początku takie... Tykający się Robert, który w ogóle bał się domu wychodzić, a teraz płynie z nami w ogóle ratować kolegów. Naprawdę piękna sprawa. I kurde, mleczko mi się skończyło. Normalnie jestem jak kot, piję mleczko podczas nagrywania grze o kocie. I mamy kanały nieszczęsne, na które podobno no, mówili, że są najgorszą częścią tych slumsów. Najtrudniejszą, gdzie jest najwięcej zwykłów. Palmy sobie latarkę. Mam nadzieję, że latarkę można mu świecić w nieskończoność, wiecie, on nie zniknie zaraz. Takie mam nadzieję przynajmniej. Myślę, że no przydaje mi, jeśli kurde. W tym momencie. To tutaj mamy. To jest wyspisko. Jest tutaj woda, co jest spoko, bo woda nam, wiecie, tak gwarantuje, że nie będzie tutaj żurków. Jakby nie patrzeć. Ale tu strasznie. No, dosyć. No mówię, no przez to, że jest woda, to tam gwarantuje, że nie ma żurków w pobliżu. Bo żurki jednak, no... Nie potrafią chodzić po wodzie i też topią w niej po prostu. Albo po prostu umierają od tej wody. No to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Mogą nawet de facto skoczyć od góry, więc może szybko tutaj przypłyńmy. I co dalej? Co mogę widzę skoczyć? A, czyli idę sam. No dobra, niech będzie i tak zatem. To raczej muszę zrobić, no pewnie otworzymy jakieś to przejście. No pewnie będziemy dalej płynąć. No żadnej znajdźki tam nie było, co nie? No nie było, tam były tylko drzwi jakieś. No wejdziemy dalej. I tu już jest, no ciemno jest w tych kanałach. Bardzo ciemno. Co tu kurde za jaja? jakieś kokony. Okej. O, poluj. Dobra, umierać? Nie, zostawcie mnie. Dobra. Ciało chodziło? Umierajcie. Akurat to były kokony z urków. Akurat w takie... No, nie spodziewałem się, że w kokanach wracają. Czekaj, czy? Ja myślałem, że w wodzie jeden zapływa, się zbagował. Ale jednak nie. Co teraz? Tu jest, widzę, wajcha. No to cykiem. Wajchunia. I droga otwarta. I zaraz powrotem wbijamy na łódkę. No to jakieś wejście widzę. Drobina tylko jest. Dobra, czekaj, mało. Już wbijamy. Czekaj chwilę. Hop. Dawaj, płyniemy. Tyle. Myślałem, że szczerze, że kanały będą trudniejsze, że wiecie, że raczej będzie tutaj mniej wody, więcej uciekania. Może nawet skradania. Ale jak widzę, nie, to jest po prostu woda i pływamy sobie razem z Momo. No tak dosyć przyjemnie bym powiedział. I kurde mucha mi po pokoju lata. Nienawidzę much. W ogóle nienawidzę, jak mi coś po pokoju lata. Momo coś gada pod nosem. No, to akurat wygląda creepy. Miejscowa. Żadnych wzorków nie widzę. W sumie tutaj niewiele widać. Tam jest kolejna śluza. Pewnie tam będziemy płynąć. No to ja tam widzę generator, który będzie hałasował. No będą wybierać tam te dziury. Mam nadzieję, że źle myślę. Ale no zaraz się przekonamy o tym. No i co teraz? No i są zorki już. Masakra. I co najgorsze jest, że będziemy musieli Momo bronić. I kiedy wiecie co? No daję sobie mleka. Bo kurde... Jak bez picia, to całe średnio. I kiedy Momo widzę otwiera tą śluzę. Oho! Coś walnęło. Mechanizm się zepsuł, niedobrze. Co to Momo? Cała ta wiekowa maszyneria to teraz złom. Myślę, że możemy liczyć tylko na ręczne otwarcie. Okej, nie brzmi to zbyt dobrze, powiem ci szczerze. A no skoro mówisz, że nie mamy wyboru, no to dawaj, jeśli wiesz jak to zrobić, to otwieraj. A, jest łańcuch, no dobra. No zurków na razie nie ma, więc git. Kurwa, czemu to tak hardo hałasuje? No halo. Żeby nie miał sił? To jest. Szybko, przeskocz pod drzwiami, nie masz wiele czasu. Jak to przeskocz pod drzwiami? Ja pidziu, i taki był twój plan. No to nieźle, słuchaj. To nieźle. Nie mogę iść z tobą, ale będę szukał drogi? Słuchaj. Martwię się, że cię zurki zjedzą, bo widzieliśmy, że tu są. Z Baltazar i Clementine, gdy ich znajdziesz, powiedz im, że byłem odważny. No dobra, czyli na stówego zjedzą, te zurki. Ja pidziu, zostawiamy kolegę. Bye bye Momo, miło było cię poznać. I to wygląda tak, jakbyśmy byli, nie wiem, we wnętrzu jelit jakiejś istoty wielkiej. No dzwonię, jakiegoś jelitka kurde. Chyba, ale hop. Raczej nagle się tak czysto robi? No odpal mi latarę. Są drzwi, ale ewidentnie już nie do otwarcia. Dobra, patrzcie jak się czysto zrobiło nagle. Jakby to było zamknięte przez jakiś czasu. A nie, dobra, jednak sufit. Sufit prawdy ci powie, jak to się mówi. No bo no idziemy. Dobra, na speedzie nawet. Są jaja. Więc zaraz się pewnie wyklują. Wykluły się? Nie. I one by się wykluły w momencie, gdybym poświecił światłem ultrafioletowym? Tego defluxora? Nie wiem, bardzo możliwe, że tak. Ale skoro się nie obudziły, dla mnie bomba. Gorzej jeśli teraz by się bardziej opasały i zabić, żeby później mnie na przykład nie atakowały. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak. Dobra, hopsamy sobie tutaj. Hop na niższy poziom. Dokąd my tak naprawdę zajdziemy? Gdzie się kurde z Baltazar i Clementine ukrywa? Są kolejne jaja. Mam wrażenie, że one się bardziej czerwone robią, jak do nich podchodzę. Mogę sobie do góry tu skoczyć? Niestety nie. Okej, tak. Trzeba szybko obok nie przechodzić. Bo inaczej się wyklują. Ojej, trochę ich tu dużo, szczerze mówiąc. I się jakieś wykluły. Dobrze. O kurde, dobrze, dostawcie mnie! Halo! Palimy? Dobra, kurde. Trzeba mądrze z tego korzystać. Ojej, no dobra, stresik jest. Tylko co teraz? Tam widzę wajchę. Tylko żeby przejść przez wajchę. Tylko żeby użyć wajchy. Jakby wiecie. No nie, przegrzało się. O kurde. O kurde, żebyś cały pokój obudził? Na szczęście nie. Chyba bęk. No to ich tu trzeba pozabijać. Chyba hop. Mam nadzieję, że się nie obudzili ich za wiele. Dobra, lecą. O kurde. Dobra, może ran? Tak chyba jest najlepsza opcja aktualnie. Dobra, weźmy ich, zabijmy. Git? Git. Uła, dobra, więc teraz tutaj no, jest ich sporo. To ja są najgorsze, bo szczerze wolałbym, żeby były wszystkie obudzone i po prostu je zabić za jednym zamachem. A tak to kurde się nie da. W ogóle ile tutaj wspomnień? Są 3 wspomnienia. Okej. No bo dawaj latają, z powrotem idziemy przy siebie. Kurde, jak oni tu się w ogóle przedostali tędy, to no wow. Baltazar i Clementine serio odwalili coś dzikiego wręcz. Że zdołali tędy przejść. Nie, może było mniej zwykłych wtedy, tutaj. Oho. To są oczy. Tak, to są oczy. To się na mnie patrzą. Mierać? Dobra, teraz zabijemy resztę. No nie, postaramy się zabić resztę. W ogóle tak najpierw wiecie... Pulchną no jakby, dopiero wybuchają. Tak, te oczy się na mnie patrzą. Ja pierdolę. Większej psychodelii nie było. Jak ja chcę teraz to rozegrać? Widzę, że oni tu spadają, kiedy to się trzają się. Oba bank. Tyk. Widzę, że oni potrzebują jakiegoś łącznego czasu naświetlenia. No wiecie co, próbuję przebiec tędy. Może się nie obudzi nic. I chyba się nic nie obudziło, więc git. No bo tamte się nie obudziły, się kopany, więc zarąbiście. Widzę, oczu zabić nie mogę niestety. A szkoda. Widzę, ale o co chodzi z tymi oczami? Wyglądają strasznie. Naprawdę strasznie te oczy wyglądają. Dobra, nie przegrało się, więc super. Idziemy dalej, jak tutaj na ukos. A, padniemy ja od razu. No nie, jak dorzuciło się na mnie, takie wielkie akurat. Słabe jest trochę to, że gdy wykonuję szybki obrót, nie widzę jakby stopnia przegrzania tego defluxora. Dobra, hop, i chyba w drugą stronę. Albo i nie? Bo tutaj jest woda. Dobra, na tą górę tutaj. Chyba cyk na beczkę, hop hop. I co, i tu do środka. Jest wspomnienie, kurde, wspomnienie w takim miejscu, co jest? Ta substancja występuje wszędzie tam, gdzie można natknąć się na żółki. Taka jest założona. Zdaje się pulsować, jakby była żywa. Myślę, że znajdujemy się wewnątrz jakiegoś gigantycznego organizmu. Słuchaj, mówiłem, że to parę minut wcześniej, że tam to wyglądało jak jelitka, prawda? Aż obudowę mi schłodziło, co jest? I widzę jedno wspomnienie ominąłem. Kurde, jestem ciekawy, gdzie było. Pewnie gdzieś, gdzie kokony były. Tak go czytałem przynajmniej. Tędy widzę, nie przejdę. Ja mam tutaj skoczyć do środka jakby. Co ja mam tutaj zrobić teraz w tym momencie? Bo jakby tu nie przejdę. Ej, serio, co ja mam zrobić? Bo nigdzie nie mogę przejść aktualnie. Niby tu mi się tutaj pojawia, że mogę stąd sobie skoczyć. Jakoś tak przeskok zrobić. Ale mi to totalnie nic nie daje. Chyba, że do środka tam, ale no... Wątpię. Ty kappa, co ja mam zrobić w tym momencie? Lampa no nie działa. Znaczy to było tylko wspomnienie, więc... Wspomnienia zwykle są w miejscach, gdzie niekoniecznie trzeba iść. Bo wiesz co, ja się wrócę. Bo może rzeczywiście trzeba iść w lewo. I tam. No, zobaczmy. Aha, i chyba tak jest. No dokładnie. Tam była tylko znajdźka. Więcej jaj. Okej, jestem przyzwyczajony, że tak powiem. Szybka przebieżka i się nie budzą, więc to jest spoko. I mamy wielki, wielgachny pokój do sprawdzenia. Dosłownie wielgachny, nie ma przynajmniej oczu w nim. No to akurat na plus. Duży plus. Idę gdzieś w tą stronę. Są beczki. Beczki są dla mnie też takim fajnym safe spotem. Wiecie, no one nie, na beczkę wejść nie mogą. Znaczy mogą na samą beczkę, ale no. Doskoczyć im trochę ciężej. Aha, jeśli panie się pobudzą wszystkie, co nie? Nie. Co się dzieje? O, jednak są oczy. Nie wiem, czy one się pojawiły? I chyba muszę do drugiej strony przejść. Ja powiedział. No dobra, próbujemy. I tak są zurki. Wiecie co, ja sobie tutaj postoję. Postoję, nie śpieszy mi się. Miał? Przejdzie się tu? Chyba niezbyt. Dobra, rozwaleni, bardzo ładnie. Włącz sobie latarę. Próbuję tamtych jeszcze wyeliminować. Gdzieś tu były lewe, tam są, one tu nie przejdą. Ale ja chyba muszę obok nich przejść. To najgorsze. Czy muszę? Niby nie muszę tak de facto. Centralnie między nimi. Że nawet mogę częściowo je omijać. To jest całkiem spoko. Jeśli będę tylko dostatecznie szybki. A postaramy się być. Dobra, hop. I cyk tutaj. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Odpalamy kurde terminal po drugiej stronie i śluza powinna się otworzyć. A no właśnie. I się otwarła przed nami. Bye bye zwykli. Idziemy dalej. Pewnie tu będą kolejne, ale no. Nic mi nie zaszkodzi się z tamtymi pożegnać. Te oczy są przerażające, naprawdę. No i co dalej? Jednak wielkie oko, co jest? Nie wiem, kojarzy mi się jakbyśmy, nie wiem, jakieś Dead Space'a grali. Ta gra ma tak horror na Steamie, bo powinna. Czemu B12 tak się patrzy na to oko? Co, jakaś umiejętność hipnozy? Aha, złyki nas otoczyły. Halo, B12 może być wrócił do nas? Kolego! No właśnie! Bo nas zjadają! On się zaraz przegraje pewnie. O właśnie, się przegrzał chłop. Ale dalej nas chodzą i musimy spierdzielać z nim, zarąbiście! I no ale o co chodzi? Czemu B12 sobie tak wiecie, się zafiksował na tym oku, jakby go zahipnotyzowało normalnie. Dobra, no damy radę, jesteśmy zdolnym kotem. Po prostu biegniemy środkiem i będzie dobrze. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tylko alarm się odpalił. Też dzika. Dobra, cyk. W lewą stronę. Nie wiem nawet dokąd mam biec dokładnie. Ale mam nadzieję, że gierka mi podpowie. Zurki będą moim kierunkowskazem. Że tak powiem. Tutaj są co? Z przodu są, ja na nie nabiegłem. Kurde, dobra, ale żyję. Mam nadzieję, że nie zepsułem czegoś. I no bramo, nie zamykaj się, kiedy ja biegnę. Jak już to za mną. No właśnie, bardzo dobrze. Zurki nawet nie próbowały. Mądre całkiem. Wiedziały, że mnie przebiegną. I B12, co jest z tobą? Halo, żyj. O, żyjesz? Było ciemno, byłem sam. Miałem wrażenie, że znów jestem w sieci. Ale ty mnie ocaliłeś. Dziękuję, przyjacielu. Moje jedzenie źle zniósło zaczerpnięcie tak wielkiej mocy. Defluxor jest zniszczony. Musiałem być zniszczony! Aha, to fajnie było się nie pobawić. O Jana, niedobrze. Nawet z nim nie miałem czasu pobawić zbyt dużo. No dobra, no nie mogło być za łatwe, akurat ten defluxor bardzo mocno łatwił grę. Trzeba sobie to powiedzieć jasno. No już przecież nie działa. Sadga. No ale no co zrobić, że jest tak jest. Musimy sobie dać radę jakoś. Będziemy tędy? A, przyciśniemy się, nice. I jest robot. Bo z Baltazar? To ty? Spotkaj. Baladin, przybysz z kanałów. Nie widzieliśmy żadnego z was od wieków. Ty, ale to jest jakiś inny typ. To ty skontaktowałeś się z nami wcześniej, mały nieznajomy? Nieznajomy z Baltazar czeka na ciebie. Właśnie medytuje na szczycie wioski. Kurde, kolejną wioskę tu mają. Ty, ja się nie wrócę do muzyka już. Mrowisko. O kurde, sadgę. Mogę mu dać tą piosenkę drugą, tą partyturę, którą miałem. I dobrze przeczuwają, że ja się nie wrócę już. No w sumie bez defluxora będzie nawet ciężko wrócić. Ta maszyna. Używał takiej naukowiec, któremu asystowałem. O! Był chory. To była jego ostatnia nadzieja. Wszedł do jej wnętrza. Ale nie byłem tam z nim. Był sam. Co robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesyłania danych coś poszło nie tak. Utknął na setki lat. Aż pojawił się mały kot. Ale się okaże, że to B12 tym naukowcem. To wiem, to byłem ja. Ja byłem tym naukowcem. No właśnie. Byłem kiedyś człowiekiem. O. Ja potrzebuję chwili. No dobra, są swoje, no miej swoją chwilę. Trzecie wspomnienie główne z 5. Jednak to mi już za połową gry, można powiedzieć. Siema, kim ty jesteś? Chyba widocznie normalnie obok sobie żyją. Wybacz, ja... Ty... Daj mi chwilę, nie chcę teraz rozmawiać. Ty nie potłumaczysz nam, co? No dobra. I nawet nie możemy sobie pogadać z nikim. Znaczy, normalnie życie się toczy. Normalnie żyją sobie roboty. Jest chyba nawet bardziej komfortowo niż w namsach. Ten sobie drzema. No mu dywan poda, ale nie będziemy tak robić. Zobaczę, kiedyś śpi. O, Baltazar? To jest? Chyba nie. O czym jeszcze zapomniałem? Dobre pytanie, słuchaj, B12. Musiałem mieć rodziców, jakiś przyjaciół. Co się stało ze wszystkimi? Chciałem otworzyć miasto, ale czy został tam w ogóle ktoś do ocalenia? No na pewno roboty, słuchaj, aktualnie. Czekają na ocalenie. I to jest chyba Baltazar. Spotkaj, mogę tego spotkać? Niestety nie, i pod Remington też nie mogę wejść. O. What now? Czy zrobiłem pójść do Baltazara? A, muszę się wspiąć. Jak na kota przystało. Dzień dobry. To jest Baltazar? Myśliciel? Tylko miało być tu dwie pocenie. Miało być jeszcze Clementine. Co to takiego? Kurde, chłop ma obsesję na punkcie kotów machających łapką. Czyli po jakiemu gada? Hej, nie wiesz, że nie należy przerywać w transcendentalnej medytacji? Och, to ty. Byłeś wraz z Momo, gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło cię wreszcie spotkać, mały nieznajomy. Momo i Dok są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśli o nich przynoszą mi ukojenie. Momo został w slumsach i słyszałem, że to dzięki tobie znalazły się Dok. No a Clementine... Jest teraz w śródmieście. Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz, potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchy, że planował opuścić miasto. Proszę, to dla ciebie. Zapisałem mi adres na adresie zdjęcia. Zdjęcie Clementine. Aby dostać się do śródmiasta, musisz wspiąć się na szczyt naszej małej wioski. Jakaś równie zwinna jak ty, nie będzie to chyba żaden problem. Jeśli uda ci się wydostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, kto tego dokona. Życzyłbym ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go. Wierzę w ciebie. Okej, czyli na szczyt wioski mam się drapać. Wybacz, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem. Prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie. A tylko spójrz, co ze mnie zostało. Wróciło do mnie tak wiele wspomnień. Jak wiele zapomniałem. No, słuchaj, jeszcze sporo. Może jeśli odnajdziemy Clementine, zdołam przywrócić moje wspomnienia i znaleźć ci drogę do domu. Możemy wrócić na dół i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej od towarzyszy lub iść dalej naprzód, do śródmiasta. Dobrze, moi mili, ale w tym momencie działo się bardzo wiele rzeczy. Jesteśmy w małej wiosce i możemy praktycznie nie spadać w niej ani minuty. To jest w ogóle szalone, ale w kolejnym odcinku zejdziemy sobie na dół, pogadamy zresztą, dowiemy się czegoś o tym miejscu, jak w ogóle może ono powstało, no po prostu czegoś od ludzi, którzy tu mieszkają. No i płynie co? Wyruszymy do śródmiasta, spotkać się z Clementine, a płynie pewnie na zewnątrz. Zobaczymy, jak nam pójdzie. A tymczasem mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak tak, to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz dla statystyk. No to zostawcie suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku albo na streamku. Bye bye!